Cześć. Zbliżają się święta, więc zbliża się okres zakupu prezentów. I w każdej rodzinie trafi się jakiś geek albo nerd, któremu ciężko kupić prezent. Nie wiesz, co mu wybrać. Można wykupić jakąś grę, ale raz, nie jesteś pewny, jaka platforma. Dwa, że na przykład Xbox tak skopał znaczenia swoich pudełek, że możesz kupić na dobrą platformę, ale złą generację. Więc co w takim razie wybrać? Z czego na pewno geek się ucieszy? Zapraszam na ten odcinek. Spróbuję dać jakieś 5 pomysłów, z których na pewno się ucieszy. Zapraszam. Uniwersalny prezent numer 1, który mam na liście, to są klocki. Nie ma osoby, która się nie ucieszy z Lego. To jest jak Kinder Niespodzianka. To jest tak uniwersalne, że zawsze będzie ok. Czy to będzie obraz do samodzielnego montażu? To jest akurat z wyższej półki cenowej. Ale wiecie, o co chodzi. Lego zawsze się sprawdzi. Mogą być też inne klocki, mogą być geomagi. Też super wciągające. Może nie aż tak jak Lego, ale na przykład takie magnetyczne, gdzie kulka zjeżdża. To jest fajna zabawka dla nerda. Bardzo się ucieszy, mogąc sobie to układać, zostawić gdzieś w pokoju, złożyć. Super. Nerd i geek na pewno się ucieszy. To jest pewniak. Drugi moim zdaniem pewniak to malinki. Raspberry Pi. To jest o tyle fajne, że jeżeli ktoś nie ma Raspberry Pi, to na pewno się ucieszy, że dostał. A jeżeli ktoś ma, to super się ucieszy, że ma więcej, bo to się zawsze przydaje więcej. Kilka uwag tylko, jeżeli byście wybierali Raspberry Pi. Po pierwsze, nie bierzcie Raspberry Pi 0. Może być 0W, to jest ok, bo już ma Wi-Fi, ma Bluetooth. Nie bierzcie zwykłego, ono jest najtańsze. Ze względu na to, że ono ma zastosowania dla ludzi, którzy już na pewno mają malinki i wiedzą, jak to wykorzystać i sobie do czegoś to zużyją. Ale osoby startujące, jeżeli nie będzie miało podłączenia do internetu, no to słabo. Lepiej wziąć te, które już mają kartę sieciową. Dodatkowo, jak już bierzecie, bierzcie z kartami pamięci. To nie jest dodatkowo duży koszt, a po prostu, jeżeli mu będzie leżało tylko na półce, bo nie ma akurat wolnej karty pamięci, bo one nie mają własnej pamięci na sobie, no to będzie słabo. Więc wejdźcie tam sobie na sklep. Wrzucę link w opisie. Wyleciała mi nazwa. Znajdźcie coś, co pasuje do waszej półki cenowej i na pewno się sprawdzi. Kolejna rzecz, której właściwie nigdy nie jest za wiele, to są pamięci przenośne. Pendrive, dyski przenośne. To się po prostu zużywa. To wykorzystasz, zapiszesz sobie na tym backup jakichś zdjęć czy instalatorów gier z GOGA. Trochę tego jest, co zawsze więcej miejsca na dyskach jest wygodne. A nie wiesz na przykład, czy jego komputer przyjmie dysk wewnętrzny M2 NVMe czy SATA. Dla części to nawet może być teraz, że mówię po chińsku. Więc tym bardziej dysk zewnętrzny na USB pewniak. Na pewno się ucieszy, na pewno to wykorzysta, przyda się. Może nie tak super jak z obrazu Lego czy malinki, ale też się ucieszy i na pewno będzie sprawdzony. Na pewno wykorzysta, a tego chcemy. Nie chcemy kolejnej pary skarpet. Też mi by się akurat przydało. Ale mówiąc o ciuchach, to też jest całkiem spoko prezent. Koszulki nerdowskie i geekowskie. To też się zawsze przyda. Tylko czasem można nie trafić w gusta, dlatego lepiej skorzystać z pewniaków. Albo coś z klasyki typu Powrót do przyszłości. Star Trek może niekoniecznie. Star Warsy, ale też uwaga, co ze Star Warsów. W sumie Baby Yoda Grogu jest super pomysłem, bo go akurat chyba polubili wszyscy, bo serial Mandalorian był genialny, więc ogólnie rzeczy z serialu Mandalorian. Nowa trylogia byłaby troszkę niebezpieczna, bo nie wszyscy są jej fanami. Na przykład Sokół Millennium, super prezent, tylko uważajcie, żeby nie miał u góry anteny kwadratowej, bo to znaczy, że takiej prostokątnej, to znaczy, że jest z nowej trylogii, to będzie fopa. A przynajmniej może być fopa. To jeszcze koszulki nie odnoszące się do żadnych gier, ale na przykład ze sklepu hejterów, typu mam kable bezprzewodowe. To też jest fajny prezent. Koszulki z jajem, śmieszne, nerdowskie, jak najbardziej. Wrócę jeszcze do klocków, bo połączenie trochę klocków i Raspberry Pi. Roboty. No, łap ostrość. Roboty programowalne z tabletu. Super zabawka. Lego będą kosztowały swoje pieniądze, ale na przykład ten, bardzo fajny, chociaż trochę mu głowa opada.
Wygląda jak z Lego, to jest Clementoni. On kosztuje lekko ponad 100. Ma czujnik tutaj, żeby jeździć za linią narysowaną, może badać krawędź stołu. Fajne. Na pewno kilka godzin zabawy i przy składaniu, i później kilkanaście godzin ucząc się programowania jego. Więc czemu nie? A Clementoni i kilka innych firm. Poszukajcie na Allegro, na pewno znajdziecie. Wrzucę tam też kilka linków do czegoś fajnego, co znajdę. To też jest na pewno dobra zabawka. I nieważne ile masz lat, to się składa jak Lego, więc to już jest dla wszystkich. A dodatkowo dla geeka fajna bajka, że możesz sobie na tablecie czy na telefonie zaprogramować, co on ma robić, jak jeździć, witać się z nim. Małe zwierzątko. Tylko nie bierzcie małych zwierzątek na święta. Tego się nie robi. To może nie do końca dla wszystkich, ale jeżeli czujecie, że on ma jakiś chociaż trochę zmysł Majsterkowicza, to nie ma nigdy też za dużo narzędzi. Jeżeli weźmiecie mu jakieś zestawy robokrętów precyzyjnych, nawet te dwie dronki, no są całkiem niezłe. Może nie ten zestaw do otwierania telefonów, bo te prajtule są po prostu z gównolitu zrobione i się rozpadają. Ale multitule młotkiem nic nie naprawia komputera tak dobrze jak młotek. Na pewno przydadzą. Na co zwracać uwagę? Fajnie, jeżeli byście brali jakieś precyzyjne śrubokręty. Elektryczny śrubokręt też super zabawa, nie trzeba ręcznie kręcić. Patrzcie na klucze Torx, czyli to jest te, takie gwiazdki małe. Patrzcie na to, żeby były w zestawie tak zwane Security Torx, czyli Security Torx czy Trox, nigdy nie pamiętam, jak te litery są w środku. Te, żeby miały otwór w środku. Części rzeczy nie da się rozkręcić bez takiego śrubokręta, takiej końcówki. Można na upartego płaskim śrubokrętem próbować, albo wyłamać to zabezpieczenie, strasznie skomplikowane. Więc fajnie by było, żeby to też miał w zestawie. Niektórzy z Was mają zmysł DIY i chcieliby coś zrobić samemu, od serca, dla obdarowywanej osoby. To można zrobić takiego, co się spodoba na pewno nerdowi. Jeżeli jest ciut starszy, albo ma chociaż troszkę sentymentu do lat 90., wczesnych 2000., jakiś czas temu zrobiłem sobie torbę z dyskietek. Po prostu bierzesz dyskietkę, przewiercasz dwa otwory, właściwie w zaznaczonych miejscach, bo dolne otwory już są, a u góry masz takie dwa kółeczka, w które wchodziły piny, tam po prostu przewiercasz, łącz to trytytkami i jest. Od razu powiem, jeżeli byście chcieli zrobić dokładnie coś takiego samego, dyskietki, które są z tyłu, musicie się ich pozbyć tych odsłonek, bo one, przez to, że są przy spodniach, będą zahaczać, będą odstawać coraz bardziej, mogą podżyć spodnie. Więc z tyłu to ściągnijcie. Ale ogólnie torba, zawias jest skryty też, działa, utrzymuje laptopa, mieści się laptop 15-calowy, więc jak najbardziej. Jakbym ja dostał jeszcze jedną taką, bym się ucieszył, ponieważ moja żona za bardzo za nią nie przepada. Nie wiem czemu. Takim też pewniakiem, chociaż troszkę nudnym, są wszelkiego typu powerbanki. Ale tutaj też troszkę poczytajmy wtedy o nich, chociaż trochę. Na pewno minimum 10 tysięcy mAh i na pewno z jakimś szybkim ładowaniem. Jeżeli ma dodatkowe bajery typu ładowanie bezprzewodowe, nie wiemy, czy jego telefon wspiera, ani w jakim standardzie, czy to na pewno, czy on może ma iPhone'a, czy Samsunga, cholera wie. Więc to jest ryzykowne. Lepiej taki dobry powerbank, już z wyższej półki, to też na pewno będzie dobry prezent. Na pewno wykorzysta, tylko jest taki trochę bezpłciowy. Ostatnie, co mam na liście, to stojak na słuchawki albo stojak na gogle VR, jeżeli ma. Jeżeli ma VR, to na pewno się dowiecie. My się lubimy chwalić tym, że mamy VR. Jeżeli ma VR, to takie oczka są przylepne, też są fajnym pomysłem, a tanim, a fajnie to wygląda później na nagraniach. Jako stojak, nie tego typu CK. To jest nudne, a w dodatku może już mieć. Ale znalazłem też w IKEA bardzo fajny stojak. Świecącą lampkę w formie głowy. Zmienia kolory. Genialna. No dobra, to by było na tyle. Takie miałem pomysły na takie pewniaki, które na pewno się spodobają, a przynajmniej będą użyte przez geeka.
Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, rzućcie w komentarzach, to może zrobię follow-up do prezentu, listy prezentów. A jeżeli uważacie, że coś z tego, co pokazałem, by jednak się nie spodobało, to wątpię. Mam trochę znajomych nerdów, każdemu by się to spodobało. Dajcie znać. Spróbuję zrobić jakąś adnotację brajeczego w filmie. A w opisie, w filmiku wrzucę linki do części rzeczy, które wspomniałem tutaj w filmie, bez żadnych linków afiliacyjnych, to nie są żadne moje licytacje, po prostu poszukam. Nie będę też jakoś się skupiał na tym, żeby to było jak najtańsze, to co znajdę, po prostu, żeby było jak najbardziej reprezentatywne i żeby tam były odnośniki do może innych kategorii, które też będą pasować. Dobra, dzięki wielkie. Życzę Wam miłego dnia, udanych prezentów i wesołych świąt.